Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, 30, którymś chyba trzecim z Farmy od Zera. Ty, krowa cię zasłoniła. No oczywiście ze mną Majster. Siemano, siemano. Witaj się, przywitaj się. No i możemy przejść do Timelapse'a. Nie, no, w sumie tak, nie no, w sumie tak gadam jak przy Timelapse'ie, więc żadnej różnicy nie ma. No, w ogóle przy nagrywaniu poprzedniego timelapse'a wyłączyłem głos dopiero, że tak powiem, przy 30 minucie, więc tak jak sobie zacząłem odsłuchiwać, w sensie sprawdzałem sobie, który to będzie odcinek, jak zacząłem sobie odsłuchiwać, bo jeszcze go nie mam wyrenderowanego i tak patrzę, no kurde, fajnie się nam tam gadało. Dobra, czekajte, to tak, tamten pracownik jest w miarę ogarnięty? No właśnie do niego tepu. Chyba no. Stoi. Ale a no stoi. Nie wiem. Dobra, ja idę do silosu. Dobra, te tam się po wszystko masz. Kurde. Dobra. Ja mogę siano. W sensie to jest tam, tam jest słoma i... Boże, kurwa, trawa do zebrania. Ale no, no, no. Zgrabione już jest, tylko samo zbierając to zebrać. No właśnie, to chcę to zrobić. Gdzie to jest, kurde, ja chcę do manitki, tak bym tu platę ustawiłem, że akurat szło. Dobra. Słychać to? O jest, tak słychać. Dobra. Aha, okay. Jest kiszonka, super, dobra, na razie nie. A mi się nawet nie odbiło, żeby nie było. Nie no, spoko, tego tak nikt nie ogląda. No. Ale fajny moment, z tego by było całkiem spoko. Dobra. To w sumie tak, to ty to możesz zebrać. Jak tam ten rusek? Rusek chodzi. Kurde, rusek już ma dużo. Gdzie to jest? Ty, na rusku też jest soja, nie? Tak samo jak na jelonku. To mogę podjechać, dobra. Kurde, ile ja tu mam kubków i innych rzeczy. To jest takie, gdy tylko przynosisz i nie wynosisz już z pokoju. Tylko talerze wynosisz. I robisz kolekcję kubków. A później matka taki ciasny kupisz. A później ja takie, gdzie chodzę, wszystkie moje kubki znikają. Patrz, a tu jest jeden w pokoju. Drugi jest gdzie indziej i w ogóle. Ty, ogólnie to ludzie poznają moje imię. Już w pierwszym odcinku się zdradziłeś. Tak? Tak. Ej, no, przypomniało mi się. O nie. Jaka słaba pamięć. A tak, jestem Piotrek. Ja jeszcze chyba swojego nie spośliłem. No. Jest tu. O Boże. Powiem ci, że na tej gospodarce... Znaczy nie wiem, czy to ci mówiłem, czy nie, bo byłam sobą. No widać, że mam sobą pamięć i to zapomniałem. Nie wiem, czy... O! No, kontynuuj, kontynuuj. No, nie wiem, czy ci to mówiłem, że na gospodarstwie z krowami mam 60 FPS-ów. A w ogóle mi jakoś tak FPS-y podskoczyły trochę wyżej. No nic nie też, tak, po tym sezonie, tak jakby. A to ja nie wiem. Ale ty... No mi się wydaje się tam tak jakby to optymalizacja była polepszona. Optymalizacja? Optymalizacja, no. Ty, a właśnie co chciałeś, w końcu wgrałeś tą mini aktualizację? Nie, bo gramy normalnie. Którą? No to co oni tam proponują? Gdzie? No jest, jak wchodzisz w farminga i chwilę poczekasz, to masz jako, że mi wyskakuje taki komunikat. No, no, no. Ja mam tą wersję 0.0 na razie. No, ja też mam. Bo to tam chyba nic tak fancy dodaje, to dlatego i nawet nie pobierałem. Cały czas słyszałem, to na... Coś tam poprawia, coś tam, coś w maszynie jednej. W jednej maszynie coś poprawia tylko. A to może... Także wiesz, nie opłaca się tracić 2 GB na... Znowu 2 GB? No. No. Może nie wiem, czy aż 2 GB, tego dam na pewno radikę masz. No soka. Ty, dobre to nawet. Co? Granat i aca i... Czy aca i... Aczai? Nie wiem, to się czyta. Ty, dobre to. A co, to monster jest, czy co? Nie, Lechfree. Lechfree? Ty tu pijesz piwo? Lechfree! Nie, nie, nie! Dobre, nie no, tak... Ej, Free smakuje kurde jak ten bark.
Ten okocim smaku, kurna, dlaczego się poszedł? Nie, nie było okocim. Piwo bezalkoholowe, o smaku. Smakowało, kurde. Dobra, to nie jest reklama. Okocim, ta wiśnia, coś tam, chyba to było okocim. Albo to była warka. Powiedz mi, że. Albo to. Nie, to była warka, to smakowało jak Tymbark. Tymbark, ja pamiętam, bez kitu. No bo to jest tak naprawdę tak jakby to identyczne, tego chmielu tam w ogóle nie czuć. Chyba, że oni po prostu wlali tym markę, żeby... Kurde, oni to destylują chyba 8 razy, żeby ten alkohol wyparował. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ty, ale tak na odcinku to słychać, że pada deszcz? Nie? Nie wiem, u mnie kurde, jak nagrywałem, bo przed chwilą nagrywałem... amerykańskie serii, o. No. To kurde, jak normalnie było jasne, się obróciłem, nie? Taki błysk był, kurde, akurat pod tym oknem, nie? Będę burzać, czy nie? A to już tak było prawie pół godziny temu, więc chyba raczej nic z tego nie będzie. No. Otrzymujemy jeszcze z miarę mokro. To tam, jest okej. Okay. No, nie. No mów, gorzej dla tych, którzy nie mają kosiczek. No, bo u mnie jak tam no już jak wszystko porobiłem, już do domu siedłem, to tak fez zagrzmiało, tak masło, tak wiesz, co nie? Tak od serca. Tak od serca, o właśnie, tak od serca, tak wiesz. I jak błysło na całym niebie i myślałem, że będzie burza i nie zagrama, ale jednak tylko pada deszcz, tak się no. Wiesz, a tu nagle tak mamy taki piorun dupnie fest na sni, że... Je wyłączy komputer... prodał to sejf. No, komputer spali i normalnie i tyle będzie zgrania. Nie, ja bym się chyba zabił, bo kompa spaliła. Ja się kurde wystraszyłem, jak mi się komp wyłączył raz. Wiatrek tam naraz wolno zaczął chodzić, nie? Ja takie... What the fuck, dobra, wyciągnij z prądu, nie? Potem patrzę, ty, w kuchni wszystko działa. Co się na piecu zegar. W tym... No kurde, na korytarzu normalnie światło świecą. Kurna, no. Na piętrze nic, ja sobie tak myślę. Co to może być? A potem patrzę, kurde, jak tam było na jednej fazie tylko 180 V, nie? Żeby tak kompa nie rozjebało? Już wiatraczek tak coś się kręcił, myślę, że mu się kurde silnik spalił, nie? Że dostał jakieś, nie wiem. Dostał na chwilę kurna 200 albo nie wiem, drugą fazę. Czy się na zerze dostał, czy coś, i nie wiem, kurde, a tu zaraz takie... Ale miałem już parę, dwa razy już miałem coś takiego, że jedną fazę tylko wyłączyli. Aha. No i coś też pod... Ojciec chciał, kurde, tego, drzewo porzezać. I kurde, nie umiał odpalić, bo miał silnik trójfazowy, nie? I tak, kurwa, ty weź mi powie coś tam na grzebo, że to nie chodzi, nie? A ja takie, no nic, no ale o co ci chodzi? Patrzę, ty... Później działa, a u mnie kurde router świeci, czyli u mnie nie było prądu, nie? No. Także takie historie się dzieją. No, więc historie ostatnio u mnie z energetyką są bardzo ciekawe. Jeszcze ja oczywiście trafiam na tą najbardziej felerną fazę. I zawsze się przestraszysz i się boisz, że ci się spali w komputer. No wiesz, listwa przepięciowa ma więcej przeciwwskazań, w sensie wymagań, niż jest to tego, nie? I nie. No tak w sumie to przez... No, ponad rok jak mam tego kompa, jak miałem tego kompa, to miałem go, że tak powiem, źle podłączonego. Czyli? No bo tam wymaganiem na list, żeby te, dostać, że tak powiem, odszkodowanie z tej firmy, co mam tą listwę przeciwprzepięciową, czy tam wiesz o co chodzi? Jest, żeby mieć uziemienie w gniazdku. Czyli rozdzielasz tak jakby. No te listwa, nie? Po prostu co masz tam z tym włącznikiem. Ja się w gniazdek. Nie będę mówił firmy, bo nie dość, że nie pamiętam, to była celowałem w najtańszą z największą pojemnością gniazdek. O. Mam 7 gniazdek, nie wiem ile kosztowało. Tym jest wpięty komp, monitor, drukarka, laptop. Jak on robi monitory? Dwie ładowarki, w sensie jedna taka na 3 z Ali, no to w sumie samo pozostaje w wiele do życzenia. Ale działa, nie, zwyższa była, dobra. Ale jestem zadowolony. Co prawda ładuje wolniej niż zwykła, ale tak, bo jeszcze jedna ładowarka. Także tak, tyle. Tak. To chyba tyle. Bo internet mam bezpośrednio z gniazdka. Nie wiem czemu. Łatwiej go połączyć.
Nie, tylko szybko tak zrobię ci przerwę. Co robisz z trawą do tego? Nie, nie, najpierw im wysyp. Wysypałeś im? In? A. Właśnie, że nie, bo tak stanąłem i myślę, to co zrobić. No dlatego zaszłam trochę. A. Czyli sypać im, a potem do silosu czy na kiszonkę? Chyba na kiszonkę. Nie wiem, ale tam do silosu nie wejdzie, bo to jest trawa. Aha, no właśnie. Bo 3 jest dopiero, o 6, o. Ty, czekaj, no tutaj 10. O Boże, tego tam wejdzie od za... Ile tego masz? Już mówię. To nie się wysypie do końca. No, 0. Bo w krowę wsypałem i krowy mają 23 tony i jest na żółto. Czyli tak jakby to było i mi się. No, na pewno. A, u Helmu tak też jest i po prostu on wyciszył swój głos. Dlatego go nie słychać. Matka. Rozmawiać mam. Dobra, wróciłem, nie ma to jak kurde zawsze podczas nagrywania, albo kiedy wyjdzie. Jeszcze mi za pierwszy raz skrót lewy, żeby nie zadziałał, więc tak było już. A co tam? Bre, ale fuck, kurde. Dreptaj szybciej, Rusek. Znaczy się, Rusek zaraz stanie, więc... A. Stanu i stoi. Ruskowi stanie. No. I co, będziesz robił cięć, czy nie? Nie, no wyciszyłem na chwilę to tam tyle. I tak, tak, tak tego nigdy nie oglądam. Całości. Choć wyświetlenia są, co prawda, średnica z oglądania minuta 33, ale jest. Jest najważniejsze. Minuta 33. Gdzie w ogóle? Tu trzeba coś? Wopno, nie wiem, worka, nie, nawóz. Ty to weź już pod... Czekaj, ty zbierasz ci Holandem? Fendem. Małym Fendem? Tak. A tu my jeszcze ci Holanda mamy. Zajesz ci Holand. A to ci Holanda pod kurde bednarkę, brendalkę. O, jeszcze umyty. I dzida kurna znowu za mi zaraz. W ogóle ty tylko Fend miałbyś tam stać u krów i tylko przypasowo... No on miał być przypasowozie i przezielący właśnie. Na razie no. Mamy, że tak powiem, średnie maszyny. Zielonki to te 150 koni spokojnie da rady. No, tylko że my ostatnio nim coś robili chyba, trawę czy coś, nie, nawozy chyba. Ja nim kosiłem chyba? No do nawozu też miał niby być. Aha! Kosić na pewno nie. Ja do końca nie zrozumiałem. W sensie, miałem nim wojskie ustawiać, że tak powiem, bo on w miarę fajnie powinien wyglądać nawet na wojskich. No. Ale w końcu nie wyszło chyba to ci jakoś tak. Kurde, gdzie ja jadę, coś mi powiem. Nie. Ja tam wyciąłem tę końcówkę? Nie? Tak, wyciąłem chyba. Dobra, otwórz się, panie. A to mogę zacząć od 28. Dobra, czekaj, tu... Nie, ja mogłem zacząć od 28 nawozić. Aha. Chyba... Tak, kurde, oczywiście. Ja pierdzielę, halo. Dlaczego on tak dziwnie jeździ? Nie no, ja bym się zachowywał, jakby nie powiem co, kurde, jakbym flachę obalił. Dobra, tu tak, mniej więcej, tu ten tak jest, ha, dobra, szanić. I dawka. Obozie? Dawka, to jest, stój, kurwa. Andrzej, stój, na pewno nie 100 litrów. Andrzej, kurwa. Ile, czekaj, jaka jest dawka na hektar? Aha, to zależy co, czego... Nawozu. Dobra nawozu? Ziemia. Tak, 300 i tyle. To zależy, taki wiesz... 300 to za mało chyba. Nie, ma trzeba 6 zasłuch, trzeba 6. Dobra, 350. Miałem ustawiony na 1050.
Nie będzie 350, dobra. Moja, dobra, nie będzie 350. Ale 350 i będzie okej, dobra. No już, dobra, dobra, kurwa, jedź, Rusek. Dreptaj. Ten uczuć, kiedy kuchujesz muska, on ci nie idzie pod górę. Kurde, ale ten Rusek jedzie i woch. No to już sam kłopoty z nich. Trzeba no liksa. Sprzedam Ruska do Rusa. Sprzedaż Ruska, kupi Bizona. Gospodarstwo, które jest rozwinięte i jest jeden ciągnik, który ma 300 ileś tam koni. Kupisz Bizona i tyle. No co, Bizon najlepsza maszyna. To jest o pytaki. Kurde, Polska, no, moc i myśl technologiczna i w ogóle i kurna znowu. Normalnie kiedyś jak tata jechał Bizonę. Tak jechał jak stało, to nawet ruszyć nie mówił. Coś się z biegami stanęło. Serio. A tak, bo te pierwsze jeszcze nie miały hydrostatycznej, nie? No i to wiesz, tam było takie pierdoły, coś się z skrzynią stało, chyba biegi się zablokowały i... Ty, ale Z056 miał tego, nie? Miał zwykłą. Co miało, bo się przerwało? Z056 miał zwykłą. Ale co zwykłą? Skrzynię. Chyba tak. Kurwa, Janusz. Gdzieś to wjechał? Ja? Nie, tu mi Janusz kurna wjechał pod Ruską. Mhm. Ej, mogę coś zrobić? Teraz zobaczysz. Co ile tam mają tej trówki? W ogóle pozbierałeś już tą trówkę? Tak. I ale tą przy pszenicy też? Tak. I tylko 34 tego jest? No. Mało. Kurwę. Hell, left, hand. Ty, ale powiem ci tak. Myśmy w sumie... przewijali czas, czy nie? Tak, jeden dzień. Nie. Jeden dzień. Co za tutaj tak? Mamy dwa kafle, boże. 2000 litrów mleka. Dobrze w sumie. No, nie jest źle, że tak powiem. No. Mogę być dłużej. Ale fajnie się to, że przy 16 krowach wyświetlają się jeszcze wszystkie. Nie wiem, jak będzie... Coś ty kupił znowu. Ja? Jeśli okaże. Właśnie, na krowach mógłbyś gdzieś postawić kroszera na upartego. Okej. Okay. Tylko właśnie teraz myślę fizycznie, gdzie umiem. Kurde. Przyszedłbyś tu na chwilkę? Właśnie idę. Tylko chcę Jolonka przestawić, żeby nie zaligował. A, okej, tam. Do czego się mam tepnąć? Do obory. Dobra, jestem wszędzie. Gdzie? Kurde, modna łopata by się przydała. Tutaj, o ja, tu, gdzie ja jestem. Tu, gdzie się Mirk bierze. Nie. Ty, ja, gdzie się daje wodę. Opatrz, właśnie. Ja myślałem, że ona będzie się obracać w stronę tą oczy, nie? No, ale tu musisz patrzeć na zawiasy. No właśnie. To musisz tą drugą wziąć. I czas sprzeda się. Tą drugą i obróci, bo widzisz, no... To ja w sumie nie wiem, czemu wziąłem tak. A, bo ona jest, czekaj, bo ona jest lew, czyli... Jest prawa i lewa i później zależy od tego, z której strony masz zawias jeszcze się otwieranie. No. Ale powiem tak, podoba mi się bardzo ten pak. No, ale jest taki. Ale spoko jest to, że one kiszonko wywalają, że tak powiem. To w sumie tak, że tak powiem, mamy spokój z krowami prawie na 20 dni. Bo jak wrąbią TMR-a, a wrąbały go chyba 2000 litrów, czy coś koło tego, to zaczną wrąbywać trawę i siano. No więc kolejne 10 dni obskoczył. Najprawdopodobniej. Zresztą ty jeszcze trochę zostało. Ty, ale ponoć można więcej rzucić do tego Silo Kinga. Słyszałeś coś takiego? Że potem możesz jeszcze belki wrzucać zimby do niego. No to takie jest, że na przykład jak masz półtora tego miejsca wolnego. No. Czyli jak ty masz Silo Kinga 16. No. Co 16 to? No. To jeśli tam będziesz miał w Silo Kingu 14,5 tony. No. To będzie coś takiego jak... No dobra. To po prostu jak dasz belkę tam 4-tonową, to po prostu ona ci też wejdzie.
Tylko po prostu stracisz te 2,5 tony potem. Aha. Nie, bo ja słyszałem, że mi tam jeszcze więcej chodzi tego. No. Coś tam gadał, bo oglądałem te odcinki, nie wiem dzisiaj co robić z zera. No. Ale stare, nie wiem z kiedy. Skończyłem na 100... którymś tam. Ty, wiesz co? Tu się też tak jakby przydało farmingu, że po prostu jak postawisz budynek, to możesz go jakoś przestawić bez sprzedawania. No. Tak, znaczy, ale postawisz krzywo, to po pierwsze musisz kogoś szukać, żeby sprzedać, potem żeby go znaleźć, żeby kupić taki sam. I to tak wiesz. No fajnie by było, jakby można było przypisać sobie takie kategorie typu ulubione i na przykład taką kategorię typu... W sensie, żeby nie było coś takiego, że masz 20 murków każdy osobno, tylko żeby było w ogóle murki i w tym załóżmy 22, no bo przecież murki się nie psują, że tak powiem. Fizycznie w grze. Rozumiesz, że jak masz 10 dziucholandów, to też by to można było, w sensie tych samych. Załóżmy wchodzisz i później masz go rozkategorowany, że ten ma na przykład 180, jest tak rozdupcony, ten w ogóle nie chodzi, ten ma uszczelkę pod głowicą do wymiany i tam takie ten. Bo tak to jest to bardziej przejrzyste, nie? No właśnie. Zresztą w 17 jeszcze była w ogóle ta opcja na przesuwanie na dole, że mogłeś się tepnąć na sam koniec. Tu już tego nie ma. A, no. I to już jest w ogóle tylko trochę, no. Dobra. 77 tysięcy, dobra. Ja postanowiłem, że będę robić coś podobnego jak Bolek. Czyli? Spłacić 10 tysięcy, okej. Na tym lapsie znowu pójdzie 10. I tym sposobem mamy już tylko 290 kredytów, więc no. Tak, spokojnie, powolutku, bez pośpiechu. To jest mniej więcej to, co nadrabia... 90. To jest to, co Waltary mniej więcej naprodukują, bo one mają gdzieś tam 600 chyba na godzinę. Czy nie trzeba by się przydała kaczka? Możesz w sumie... Kurczaką. No mamy tam zasianą, nie? No i od razu będzie można wrzucić. Ty możesz wziąć w sumie... Weź John Deere'a. Znaczy ja wezmę tutaj, wysypię się zanim jeszcze to. No okej, okay, no bo ja chciałem znać się, żebyś wziął John Deere'a, bo ja tu właśnie chciałem rozsiać najpierw. No, no dobra. No to się wysypie dobra, nie ma problemu, spoko. Okej. Dobra, ty to co tu będzie? Teraz? Może teraz rzepak? Może? A może pszenicę? Znowu? No to pszenicę. Powiedz przedtem? Przed soją? No. Coś ze sobą chyba było, nie? Czy nie? No? Chyba? Tak. Szybsie, kurwa, Agdaj, szybsie. O kurwa. No tak mogłeś na tą drugą godzinę sumie. No o. Dobra. Jak coś, to wjedź sobie tam od tyłu. Tam od tyłu najlepiej w sumie by było jakbyś wykosił najpierw tą, albo nie. Ja pojadę, chcę sprawdzić drogę. I później możesz kosić drogę, że tak powiem. Bo ja akurat mniej więcej tam do tego czasu dojadę. No to jest w tamtą stronę. Bo ty się kurwa szybciej rozpędzasz ode mnie. A dziaj kurwa stój. Dobra, sobie. No dobra, nie wiem, mogłeś jechać wolniej po prostu, no serio, że tak stoi. No w sumie, no ale... Dobra, już możesz jechać na full speedzie, bo nie jedzie chyba. Jedziemy... Ile on jedzie ten rusek? 40? Serio? No, czekaj. A myślałem, że on jedzie, nie wiem, 20 albo 30. Dobra, teraz... Oto się tym razem. O. Kurde, nie działa to jednak tak fajnie. Niszczę chyba trochę. Trochę bardziej. No. Ale bardzo. A nie aż tak dużo. Fuck, kurwa, wrota. Na słomę czy sieczka? Dawaj na słomę będzie na sprzedaż. Dobra. To u ciebie. Więcej kasy będzie. A ciągle będziemy oszczędzać. Samozbierająca stoi. Jeszcze chodzi. Jeszcze nie ma tam nic do wymiany, więc no, jeszcze. W ogóle wypadałoby w sumie te małe halki wymienić. No. Na większe. Tylko nie wiem czy na te agrolinerki, czy na które? Chyba na agrolinerki. Na taką jak to mamy tą dużą? No. I to będzie wtedy 42 taki zestaw. No, nasza dwa. To już będzie konkretnie. Tyle, że teraz tak sobie myślę. Czy jak nie rzucimy sobie do na...
Bo teraz nie wiem, czy to pierwszą wziąć jako tandemkę, czy wziąć obie takie. Laga masz? Nie, tylko musiałem, o, wysiadę. Chyba mam... masz jedną taką. W sensie tandemkę i tą. Dobra, tak. Ja zapiszę może gierkę. I to co, wymienimy to. Dobra, zróbmy tak, ja w sumie pojadę je wymienić teraz. Okej. Na tą dużą. Ty, ale to my wtedy nie mam żadnej innej przyciekły, mamy to dwie. Ja się zastanowię jeszcze. Chyba, że kupię taki zestaw, a tamtą zestawię osobno. Dobra, to ja pojadę z ten zestaw, że tak powiem, spieniężyć i wrócę z tym drugim zestawem. I to akurat będzie koniec odcinka, żeby nie robić na timelapsie. Bo jak grałem na tej drugiej serii, to zrobiłem tak, że na timelapsie w ogóle już się wkurzyłem, miałem dość, bo miałem tam tylko jednego Jandira, tego 300-konnego 7-kę. Kurde, kupiłem sobie 8-kę na full speedzie, 450 koni, nie, z podwójnym, no, kurde, jak to się nazywa, no, na bliźniakach, o, i tego, kurde, na spotkanie z timelapsem, nie, no nie wiem, czy małem, w ogóle jeszcze musiałem tak 300 kredytów dobrać, bo to kosztuje, kurde, prawie tyle, co chałupa. Chałupa w realu, oczywiście, nie? No. A na farmingu kosztuje 90 albo 200 tysięcy. Ta nasza kosztowała 180. Tak, czyli tak to było. Dobra, tak, tak, kurde, ma, o, dobra. Tak, R, napraw jest naprawiona, nie uda. Dawid Marek. Ile wartość? 8600, bieda trochę, ale okej. 8000. Ta jest kurde za 6, bo ta jest starsza. No. Serio, bo za tamtą 8? No, za tamtą 6. Ale dobra, ostatnia jeszcze na ten zestawik. To jest... O Boże! Nie wyhamowałem i... podeptałem. Boże. Dobra, chrzanić. Chodź szybciej, to nie będzie widać. No. To by było 2 razy 21. Ja nie mam z modów żadnej? Nie, w ogóle to chyba nie zabrałem. A tą dużą nagrę na NRK z modów? Tą trzyosiową? No, ona jest podmana, ona jest podmana. Dedykowana. A tą czerwoną? Tą zieloną. Agrolinerka ta długa. Na od zera ją mieli z manem. To jest ta sama chyba, co była, no? I ta czerwona. Ona jest zielona. 48 ton? Nie, 31,5. A ona jest w modach na samym końcu, ostatnia. A w moda! A, ta! No a, ty myślałeś tą. Nie, że... właśnie, bo ta nie ma trzy osie i to ona tak... W sensie rozłożone, to tak nie obciąża silnika, nie? Bo myślałem, że z manem, to myślałem, że to taka naczepa jakby. Ej, to dwie może by było takie wziąć, żeby było taka, taki zestaw, taki wiesz, taki masny. Czyli jest 1,5, co to uciągnie? Fent? Chyba. Nawet ten, ale co, ten duży na pewno, ale tego dużego nie chcę fatygować do takiej przyczepy, no chodź. W Boksinie, kurde, takimi wozili. Marka, Lizard, Nokian, nie wiem, czy to jest Lizard, Boże, Miku. No to właśnie, myślę. Czekaj, a szerokie standardy. Chyba, żeby, teraz tak, szeroki Lizard, to jest jedna opcja. Albo weź myślę, bo fajnie to wygląda, bo... Tak jakieś takie grube, a może Nokiany wziąć? A? Bo na w sumie bym tak... Nie mam w sumie nic na Nokianach. O no? Nokiany mogą być, no? Już to mi tak w sumie, gdzie tam jeździć w błocie raczej tym przyczepą. Dobra, i teraz kolor. Bierzemy... Ciemny wygląda taki świecący. Ten jest za jasny. Czarny w ogóle wygląda jak ten, Fent Ideal. Ten był... Ten brązowy to wygląda... To może wziąć po prostu... Jak gówno... Albo czarny, albo podstawowy kolor. Ten zielony. Ten czarny, nie wiem, w sumie, bo tak patrzę na ten niebieski, ale on jest za bardzo oczojemny, to jest taki lenkanowski, nie? No. To wezmę może zielony, o Boże, nie, zostawię przy tych szarych. O, najlepsze jest to, nie? Kolor, white, silver, domyślny, siwy. Nie, no widać, że pyski tam, nie. Chyba. Wreszcie tak, dobra, weźmiemy sobie na Nokianach. 26 tysięcy, za tamte dostaliśmy, no mniej, nie powiem, że nie.
Bo coś koło 8 plus, ile tam było jeszcze, za mało, dobra, nie, ja nie myślę, nie ma mat, jest mat, ale dobra. A taki osprzęt kupiłem do Fenta. Czemu ja go wyłączyłem, cholera? Olewciak wild, no jedź. Ty weź wsiadaj te wildy do palet, weź, albo dobra, swój, tak to zrobimy. Bo w sumie i tak ich nie używamy. No. Ale czemu ja go nie mogę złapać? A bo niektórych wideo już nie da. O to kurde. Oś mnie, panie, normalnie. No już nie wesoło. Czekaj, ja go tu kurde pod chwilę, Boże, pod Julonka, pod jaką mam go akurat tego. O, dobra, tutaj chyba. Dobra, tak, tyk, patrzę, słyszymy, kurwa. No cię pani obróciła mnie. I to ja go podpiąłem drugi raz. Co się stało? Albo był komunikat, że nie mogę mi. Ty, wyjebało go pod... A nie, ty już go sprzedałeś. Ja go chciałem tu do strefy dać. Aaa! Ja myślałem, że ja myślałem, że go pod mapę wpieprzyło, nie? No. Dobra, ja sobie tylko chcę przejechać. Kurde, teraz zaryłem, kurde, w ojo od nowej tej dyszla. Co ty zrobi, panie, to się nie robi, o. Czaj, weź plan dekę ściągnij, ja na przyczepę skoczę. O. Dobra, mam plan dekę, kurde, dawaj, jedynka. O, czaj, to skoczy, o. No i... Jedź powoli, żebym nie wyleciał. Czemu, ostatnio widzę. Cześć, wypadłem. Cześć, stój. Baśka, no jadź. Panie, to nie mam niższych biegów, ja 3 na godzinę jadę. Mogę szybciej? A nie, może szybciej jak z 15. Panie, kurde, jak ksiądz z procesem idzie szybciej. No, ej, dobre. Co to było? Co, teraz 40, prawda? A, to za szybko. 35-30. A to jak zwalniesz na B, to może dogonisz. No, wyprzedzisz na B. Dobra. Szybko kogutek, kurde, nowy nabytek. I tak, zapomnę napisać w tytule nowy nabytek. Ja się zastanawiam, w ogóle moderator na YouTubie może dodawać, może edytować tytuły i filmy? No tak, no nie wiem, bym się nie chciał. ja mam za każdym razem oglądać swoje filmy 3 razy załóżmy. Bo czasem tak bywa, że jak skończę renderować i tak włączam, to włączam dopiero po 15 minutach. To prawda, robię coś innego albo coś, bo czasami tak jakoś tak nie wiem. Trochę daleko mi do tego X, a czasem po prostu się wziął. Dobra, jedziemy sobie tu. Aha, tak go puściłeś, okej. Majster, kurde, o, przyczepę. Dobra, a to co, i możemy w sumie sobie zakończyć takim ładnym akcencikiem. O, chodź tutaj, o, żeby chudy wyglądać. Ej, a widać, że ja tak jakby truchtem idę? No, widać, w sensie tak, o, teraz w ogóle samo. Dobra, to ja sobie może, to ja ci może zaleguję jeszcze, o. To a jak to teraz wygląda, jakbym kucał? Nie, teraz tak stoisz jakby, nie wiem. Bo jestem pod mapą. Aha, boski, tu nie, to tak stoisz po prostu, tak, porządnie dociskając ziemię, że tak powiem. Dobra, no, a teraz zapierzesz by tu do przodu. Nie, zapierzesz by tu do przodu. Nie, jesteś na przykład. Dobra, to co? Kurde, on już jedzie. My wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tak, że w ogóle jeszcze oglądacie i w ogóle, no dobra. Dobra. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa. Trzymaj. No, na razie.